Niemcy, ponieważ widzą, że świat się zmienia i w przyszłości może się rosną inne potęgi światowe, oni mają taki pomysł i to teraz zapisali wprost w umowie koalicyjnej, żeby stworzyć państwa europejskie, w którym będą dominowali. Podporządkują sobie inne państwa i to jest dla nich pomysł, żeby Europa przetrwała. Federalizacja czy centralizacja, nawet jak mówił pan prezes Kaczyński, uważam, że nawet to jest lepsze w tym wypadku określenie. Podporządkować sobie wszystkie państwa na zasadzie middle Europy i tak dalej, tylko pamiętajcie państwo, że ich ideologia wychodzi z takiego założenia, że Polska tam będzie państwem w tym projekcie drugiej albo trzeciej kategorii i oni nawet wprost pisali w dokumencie z Komisji Weneckiej, który pokazuje, że po prostu polska kultura może mniej, bo jest gorsza, bo polskie tradycje są gorsze. No i teraz jest kluczowe pytanie, co z Polską w takiej sytuacji, skoro znów znalazła się w strefie zgniotu. To znaczy Rosja chce odbudować Związek Sowiecki, Niemcy chcą zbudować wielkie państwo federalne, gdzie Polska będzie jak Middle Europa za Bismarcka, jak w